zastanawiałem się, wokół jakiego problemu ogniskować moje słowa do Państwa, ponad Tusk udzielił mi genialnej podpowiedzi. Wczoraj miał konferencję prasową rano na stacji metra w Warszawie. Krótką, rzeczową, treściwą, przemyślaną i odsłonił mi to, co jest sednem rządzenia tej ekipy przez ostatnie lata i co jest jej projektem na lata następne. Od nas zależy, czy ten projekt będzie spełniony. Otóż Donald Tusk miał z tyłu za plecami duży napis 300 miliardów złotych. On mówi, jeśli będziemy my tuskoludki rządzili tuskokrajem, to Polska, Polacy dostaną 300 miliardów złotych od Unii i będziemy mogli te pieniądze tu użyć i wszystkim nam będzie lepiej. Donald Tusk nie powiedział nic o tym, że my Polacy sami coś możemy zrobić, żeby zorganizować lepiej nasze życie. Gdy jeżdżę po Polsce z moją książką, to co rusz podchodzą do mnie osoby albo jestem z takimi osobami przy kolacji, które mówią, ja się polityką nie interesowałem, ale po 10 kwietnia się obudziłem dla polityki i dla Polski. I ja myślę tak, że jest wyrazem niedojrzałości mówienie, że po 10 kwietnia dowiedzieliśmy się, jakie marne mamy państwo. Tak samo jak dla mnie, jak dla badacza, który zajmuje się mechanizmami państwa i władzy, było niedojrzałym mówienie, że oto po aferze Rywina dowiedzieliśmy się, jak skorumpowaną mamy władzę i system władzy w Polsce. Bo ja to wszystko wiedziałem znacznie wcześniej. Wystarczyło nawet w najbardziej prawidłowych gazetach czytać materiały o aferach. I teraz, otóż jeśli ktoś potrzebował afery Rywina, żeby dowiedzieć się, że władza SLD-owska to była władza przeżarta powiązaniami korupcyjno-agenturalnymi, to rozumiem, że to jest ktoś, kto ma taki słuch, że jak głośno nie bębnią, to do niego nie trafi. Jeśli ktoś potrzebował katastrofy smoleńskiej, żeby dowiedzieć się, że ekipa Platformy to nie jest ekipa, która troszczy się o interes państwa, o sprawność państwa, to mogę powiedzieć to samo. Natomiast inna rzecz ważna miała miejsce po 10 kwietnia. Po prostu odsłoniła się w ludziach, w tysiącach, może w milionach ludzi potrzeba polskości i bycia razem ku polskości i w Polsce, u siebie. Stało się coś takiego dramatycznego, jak osłabione poczucie wspólnoty. Ja, jak zaczęłam mówić o tej odpowiedzialności, tak zastanawiałam się, jak jadąc tutaj, co ja bym przede wszystkim chciała Państwu przekazać. I to będzie takie zdanie, moim zdaniem, w mojej opinii, kluczowe. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, jest nas tutaj garstka, ale my jesteśmy odpowiedzialni za tych naszych przyjaciół, którzy nas nienawidzą. Tak, bo my jesteśmy, znaczy jeżeli my mamy rację, mając poczucie zagrożonej suwerenności Polski, zagrożonej demokracji, jeżeli mamy rację, domagając się tych postulatów, tak, i jeśli za tymi postulatami tkwi bardzo trudny problem, który będziemy musieli rozwiązać także w polityce międzynarodowej, to my bierzemy odpowiedzialność za tamtych ludzi, którzy nas nie rozumieją, nie szanują i to my jesteśmy tymi, którzy muszą sobie z tym poradzić. Ja nie wiem, czy Państwo macie świadomość, jakie to jest trudne. Bardzo wiele rzeczy musi się dokonać w naszym społeczeństwie. Ja na przykład przywiązuję ogromną wagę do tych profesorów, którzy postanowili w Polsce się tym zająć. Bo to znaczy, że wreszcie pojawiła się taka refleksja, że jest dla środowiska naukowców kompromitacją, że jakby to powiedzieć, pewne działania naukowe musi podejmować Polak, który mieszka w Stanach, tak? Ponieważ Polak, który mieszka w Polsce, się tego boi. I jakiej by do tego nie używać narracji, ten element konformizmu jest widoczny. Więc jeśli część środowiska to przełamała, to jest niesłychanie ważne. Naprawdę uważam to za bardzo ważny przełom. I ja myślę, że jak my będziemy sobie opowiadać z poczuciem własnej wartości naszą historię, to my sobie doskonale z nią poradzimy tu.
To nie dlatego, że ona jest tylko piękna, tylko dlatego, że jest w niej wystarczająco dużo pięknych rzeczy, żebyśmy nie musieli się jej wstydzić. Ale kiedy mamy sobie teraz o tym opowiadać? Cały czas. Już nie mamy za chwilę historii szkoła. Nie. Spokojnie. To czy spraw zagranicznych, że to była katastrofa. Nie, ale bez defetyzmu, droga pani. Znaczy, ja mam nadzieję, że nawet jeżeli w tej chwili i strajk głodowy, i dzisiejsza debata, i presja społeczna, która jednak dojrzewa w wielu, wielu umysłach, nie doprowadzi do tego, że ten podstawa programowa nie zostanie wprowadzona, no to na miły Bóg mówmy o tym dalej, przypominajmy, nie akceptujmy, nie załamujmy się, nie poddawajmy się biernie, wygrajmy wybory i zmienimy podstawę programową. Ja bardzo przepraszam, z perspektywy PRL-u, kiedy pod Legnicą stała Armia Czerwona, tak? I represje były niesłychane, a jednak część z nas uważała, że może jednak warto robić rzeczy, które nie zapowiadały sukcesu, bo nie zapowiadały sukcesu. Jesteśmy w takim momencie, w którym nie możemy zbagatelizować tego, że można było zebrać 2 miliony podpisów w obronie telewizji Trwam i jej miejsca na multipleksie. Proszę zwrócić uwagę, że podpisały się pod listem wspólnym osoby, naczelni redaktorzy gazet i pism, które jeszcze 5 lat temu zamieszczały na swoich łamach różne artykuły o tym, czym jest telewizja Trwam. Czyli pewien stopień samoświadomości, że są pewne rzeczy, w których musimy się łączyć, tak? I już nie jest ważne to, na ile rywalizujemy, czy różnimy się poglądami, że coś takiego się dzieje. Ja żyję już wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, że takie przepraszam czy oczyszczenie to się rzadko zdarza. To będą prawdopodobnie zmiany, w których może nawet przepraszam nie usłyszymy, tak? Ale będą zmiany deklarowane i przełożone na pewne wybory polityczne, na spadek agresji, nienawiści. I ja już to będę ceniła, bo ja wiem, jak trudno jest człowiekowi się przyznać, że popełnił błąd. Ale do nas należy ważna rzecz. Ja chciałabym że zwrócić Państwu uwagę, że to, jak my będziemy mówili o politykach, na których głosowali wyborcy, o których teraz myślimy, że dobrze by było, żeby zmienili zdanie, to, jak my o tych politykach będziemy mówili, jest bardzo ważne. I przepraszam, to taka będzie socjotechnika, czysta socjotechnika. Jeżeli ja bym się dowiedziała, że głosowałam na zdrajcę albo że głosowałam na głupca, to ja bym wolała się dowiedzieć, że głosowałam na głupca, bo to jest mniejszy błąd. Jeśli chcesz mieć różowy balet, wygodną chatę, wózek szkło, nie licz na żadną z Twoich zalet, lecz wstąp czym prędzej do PO. Kuszkotańskiego było MO, ale stwierdziłem, że jakaś to wielka różnica po prostu. Minęły o 40 lat od czasu Gomułki i nic się nie zmieniło. Ale też cudowne jest następne zdanie, ponieważ pokazuje nam, jak przerobiono społeczeństwo i jak, w jaki sposób steroryzowano nasze społeczeństwo a propos tego, że ludzie boją się podpisywać, boją się dawać PESEL-i, bo mogą spotkać jakieś tam konsekwencje. I druga zwrotka była taka. Gdy kurczy się ogólna... Aha, przepraszam. Ja nazywam system, który w tej chwili panuje, komunizmem. To jest komunizm i lansuję to hasło i proponuję. To jest komunizm. Gdy kurczy się ogólna pula i komunizmu gaśnie blask, wtedy na cichych się wybula, aby ściszali ludu wrzask. Dziennikarstwa nie ma, bo jeżeli, no może skupmy się na katastrofie, tragedii, katastrofie smoleńskiej. Jeżeli jest cała masa dziennikarzy w mainstreamie, ludzi, którzy kiedy pojawiają się jakieś nowe wątpliwości, słusznie zresztą uważam, że użyło pojęcia kłamstwo smoleńskie, co strasznie boli tą grupę mainstreamową. Jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, to oni od rana natychmiast dezawuują te wątpliwości. Przypomnę, pijany generał Błasik naciskał na pilota, wsparty tego nagle, okazuje się, że generała Błasika w ogóle nie było w kokpicie. Okazuje się, że sprawa się jest nieważna w ogóle. To po jaką cholerę wcześniej po prostu na tym budowano całą narrację od Anodiny poprzez raport Millera i tak dalej. I ja sobie, pani zada tutaj właśnie bardzo ważne pytanie. Kiedy się budzę rano i słucham tych dziennikarzy, mówię, cholera, kto im kazał? Kiedyś to były takie polecenia z biura politycznego. I organy i tak dalej dostawały takie dyspozycje. Równocześnie cenzura miała
wstrzymywać albo puszczać pewne tematy. Teraz tego niby nie ma, ale jako żywo ten mechanizm działa. 10 cech wybranych przez statystycznego Polaka było wyłącznie 10 cechami negatywnymi. Znaczy Polacy w sobie nie widzieli nic dobrego. To jest taka sytuacja trochę jak w starym kawale o facecie, co przychodzi do lekarza i mówi: panie doktorze, moja żona ma straszny kompleks niższości, co robić, żeby go nie straciła? To jesteśmy tą żoną. Od 20 lat potężne wpływowe media pracują nad tym, żebyśmy nie stracili swojego kompleksu niższości, a daj Boże, żeby go jeszcze pogłębić. A dokładnie tak samo można powiedzieć tak, jest demokratyczna. Co to za demokracja, gdzie można wybrać jedną partię i jej przystawki? Jest wolnorynkowa, guzik prawda. Co to za wolny rynek, w którym Kulczyk zostaje obdarowany milionami, mówiąc hasłowo, kulczyki zostają obdarowywane milionami, miliardami, a ludzie typu Pluski zostają zniszczeni, ponieważ nie są w układzie. Co to jest za wolność słowa, jeżeli jedna sitwa chwyta wszystkie media, zwłaszcza elektroniczne, i przytłacza po prostu swoją potęgą wolne słowo i tak dalej. Nie chcę w tej chwili robić... No i teraz myślę nad perspektywą odwojowania Polski. To jest pytanie, czy klęska, bankructwo tej elity kolonialnej, to moim zdaniem jest oczywiste i rządy Tuska je przyklepały, a katastrofa smoleńska jest dobitnym symbolem i dobitnym przejawem, no bo trudno sobie wyobrazić coś bardziej krzyczącego o stanie państwa, niż to, że to państwo nie jest w stanie ochronić własnego prezydenta, nie próbuje go ochronić, wysyła go na zasadzie spisku urzędującego premiera z szefem obcego mocarstwa, który ma na celu temu premierowi zapewnić jakieś drobne obrywy w absolutnej sprzeczności z interesem ogółu. Że nie funkcjonują żadne struktury ani przed tą katastrofą, ani po, że, no prawda, długo by to wszystko opowiadać. To jest krzyczący przejaw rozpadu państwa, tak jak krzyczącym przejawem rozpadu państwa przedrozbiorowego był taki Sejm w 1747 roku, który był ostatnią szansą ocalenia Rzeczpospolitej i na którym wszystko upadło, ponieważ zabrakło woli, zabrakło ludzi, którzy to mogli przeprowadzić, i cały Sejm, który w momencie, gdy jeszcze istniała realna szansa reformy, przestał istnieć, bo kłóciły się dwa rody magnackie. Wtedy było to po pojedynku Tarły z Poniatowskim, w związku z czym się tak wzięli za łby, że ten Sejm po prostu w imię prywaty, w imię tej prywatnej wojny został rozpieprzony. Straszliwe memento, które wisi nad naszym polskim losem. W przedwojennych rocznikach statystycznych występowała wśród kategorii mieszkańców II Rzeczpospolitej, na których dzielono przebadanych statystycznie obok Polaków, Ukraińców, Żydów, Białorusinów, byli też tutejsi. I właśnie ta kategoria na pewno jest kategorią stale poszerzającą się. To jest już wiele milionów tutejszych w Polsce. Tutejszych to znaczy takich, którzy nie rozpoznają się w symbolach przeszłości, w symbolach naszej pamięci, którym jest wszystko jedno, czy był Mickiewicz, czy po polsku mówimy piękną polszczyzną, czy mówimy coraz prostszym, coraz bardziej prostackim językiem reklam, redukując nasz słownik do 100-200 słów przetykanych najczęściej jednym słowem, przekleństwem. Wydaje mi się, że rzeczywiście 10 kwietnia ujawnił pewnego rodzaju przepaść dramatyczną, no przez tragizm, nie tylko dramatyczny, ale po prostu tragiczny charakter wydarzenia, które nastąpiło 10 kwietnia. I sposób reakcji na te wydarzenia ze strony władz. Rozwijanie tego wątku tutaj wydaje mi się nawet niespecjalnie potrzebne, ale powiem najkrócej. To, że władze suwerennego formalnie państwa polskiego w tak drastyczny sposób zlekceważyły kwestię wyjaśnienia odpowiedzialności za katastrofę, za zajście, za wydarzenie, w którym zginął prezydent Rzeczpospolitej i duża część elity politycznej i historycznej, bo to byli także bohaterowie historyczni.
tacy jak Anna Walentynowicz, czy prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, czy wielu członków rodzin katyńskich. Ta elita historyczna Polski także tutaj ucierpiała, że to zlekceważenie tej sprawy, a raczej przyjęcie roli cynicznych kolaborantów rządu, który jest zainteresowany, ukazał to zainteresowanie tuszowaniem prawdy o katastrofie smoleńskiej, no ujawniło jakąś bardzo nieprzyjemną, trudną do przyjęcia wizję tego właśnie oblicza władzy w Polsce. To, że wmawiano nam przez długi czas, że objęcie przez premiera Putina nadzoru nad śledztwem, formalne objęcie tego nadzoru przez prokuratora generalnego Jurija Czajkę, jakby cała prasa w cywilizowanym świecie nie miała wątpliwości, jakie jest stanowisko Putina w sprawie procesów politycznych. Kiedy nikt nie miał wątpliwości, jaka jest rola tego właśnie, w którego rękach spoczywa śledztwo smoleńskie w Rosji, czyli prokuratora Czajki, w tych najgłośniejszych procesach politycznych w Rosji, które nie mają nic wspólnego z dochodzeniem prawdy, a wszystko z realizacją interesu politycznego władzy, elity wywodzącej się z KGB w Rosji, kiedy wmawiano nam, że to jest wszystko w porządku i kiedy potem okazywało się z każdym miesiącem, jak bardzo to jest nie w porządku, jak trudno było ukryć te skandaliczne zaniedbania i manipulacje związane ze szczątkami, ze świadectwami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej. To wszystko, w każdym, kto zachował zdolność zdroworozsądkowego myślenia, tylko tyle, nawet patriotyzm nie jest tutaj potrzebny. Potrzebna jest zdolność dodawania 2 do 2, logiki na tym poziomie, żeby poczuć obrzydzenie, po prostu obrzydzenie do tej władzy i tej części mediów, tej ogromnej części mediów, która sprzyjała takiemu nastawieniu. We mnie to obrzydzenie jest i bardzo trudno mi od niego się opędzić. Ale jednocześnie, dlatego mówiłem, że pani pytanie jest trudne, bo nie wystarczy zadowolić się takim poczuciem obrzydzenia. To stwarza ogromny problem dla Polski, bo rozbicie, to utrwalenie podziału na władzę i społeczeństwo osłabia Polskę. Dlatego bronię się rozpaczliwie przed tym oskarżeniem, które ciśnie się tutaj na usta, że ta władza, duża część tej władzy, zdradziła Polskę. Bronię się przed tym oskarżeniem, dopóki nie będę miał niezbitych dowodów, choć wydaje się, że tyle mamy już poszlak w tej sprawie. Ale bronię się, ponieważ przyjęcie tego oskarżenia oznaczałoby utrwalenie wewnętrznego rozbicia Polski. Tu mamy przed sobą taki dylemat. Czy uznać, tak jak nakazuje nam, w każdym razie ja to tak widzę, zdrowy rozsądek, świadectwa z ostatnich 2 lat, które wykazują konsekwentną złą wolę ze strony władzy i dużej części mediów. Ale w związku z tym rzucamy oskarżenie nie tylko pod adresem tej władzy, ale wspierającej jej bardzo dużej części społeczeństwa. Powiemy wam, wy nie jesteście Polakami, jesteście zdrajcami. To nie chodzi tylko o premiera, prezydenta, o pojedynczych ludzi, jakkolwiek zajmujących wysokie stanowiska, redaktorów najważniejszych gazet, ale o miliony, które im zawierzyły, które głosują na nich. I to nie są obcy ludzie, to są często nasi bracia, żony. No wiadomo, że te podziały przechodzą przez rodziny. Jak sobie z tym problemem poradzić? To jest niesłychanie dramatyczne wyzwanie, które spełnia, jak mi się wydaje, najbardziej czarny scenariusz skutków katastrofy smoleńskiej. Taki, jaki, jeśli to nie była katastrofa, na pewno na pierwszym miejscu mogli mieć jej inicjatorzy. Zniszczyć wspólnotę polską, sparaliżować ją, bo to nas paraliżuje oczywiście ta sytuacja. Jak wybrnąć z tej sytuacji? To jest najważniejsze chyba zagadnienie, przed jakim stoimy. Żyjemy na tym krakowskim przedmieściu i rzeczywiście wrośliśmy w krakowskie przedmieście nawet przed katastrofą, przed 10, znaczy znaliśmy rytm, puls i wszystko, co tu się dzieje dużo wcześniej. I powiem, że nawet wiedząc o tym, że się dzisiaj spotkamy, to wczoraj
myślałem o jednej scenie, którą stojąc w kolejce w nocy przeżyłem. I myślę, że gdzieś w konsekwencji tego przeżycia się znajduje. Była kolejka, prawda, która stała, w której ustawiłem się, nie wiem, przypuśćmy o godzinie 17, tak? Ta kolejka, w tej kolejce była kolejka, czyli oddech tych, którzy chcieli oddać hołd i tak dalej Lechowi Kaczyńskiemu i rządowi Lecha Kaczyńskiego i wszystkim, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. I w tej kolejce było to polskie misterium, tak? Czyli solidarność, miłość, pomoc, wszystko się działo, było absolutnie wzruszające wymieszanie ludzi z całej Polski, tych, co robią karierę, z tych, którzy jej nie robią, tych, którzy tak się zachowywali politycznie, tych, którzy inaczej się zachowali, po prostu i młodzi, i starzy, wszystko było razem, tak? I sobie ta kolejka wędrowała i była trzecia rano i o trzeciej rano pojawiła się służby miejskie, które postanowiły oczyścić nie wiadomo z czego fragment krakowskiego przedmieścia. I ponieważ kolejka była wężem, to zburzyła ten wąż, który stał i zburzyła porządek w tej kolejce. I nagle ci, którzy stali od tej 17 byli tu i ci, którzy stali o 23 zostali wepchnięci w tych. I to się pomieszało i stworzyło wrogość między ludźmi, którzy stali w kolejce. To znaczy to misterium, które było, nagle zamieniło się w tłok, w ścisk i w niechęć, tak? Przez działanie zewnętrzne. I teraz tak sobie myślę, że gdzieś właśnie w tej wymieszanej kolejce przez zewnętrzną siłę żyjemy w tłoku, w niechęci wzajemnej, zamiast w tej harmonii, którą jednak potrafimy z siebie wydobyć w różnych trudnych momentach, a nie potrafimy jej wydobyć w takiej codzienności, a powinniśmy to zamienić i w codzienności mieć tą harmonię i dlatego między innymi wierzymy w to, że spółdzielnia się uda, że w tej codzienności damy święto i w tym święcie będziemy razem. Ta katastrofa i to, co się wydarzyło, po pierwsze było wyeliminowaniem elity, która próbą wyeliminowania elity, która broni polskiego interesu. To po pierwsze. Po drugie, rzecz najgorsza, która się wydarzyła, to kwestia złamania ducha polskiego. Złamania ducha polskiego. Że my się zgadzamy na to, że nam zabito prezydenta. Jeżeli mamy naród, który się zgadza na to, żeby zabijać mu przywódców, to ten naród zgodzi się na wszystko. I to jest najważniejsza rzecz, która się wydarzyła, że my jesteśmy gotowi, że Polska jest przygotowywana do zgody na wszystko. Więc ta nasza niezgoda na to, która wynika z katastrofy smoleńskiej, z tego, co się wydarzyło, to, że poszedłem do polityki, wynika właśnie z przekonania, że nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy się zgadzali na niekorzystne dla Polski rozwiązania. Naród, który się zgadza na zabicie prezydenta i jego elity, teraz będzie się zgadzał na pozbawianie się suwerenności gospodarczej. A potem okaże się, że stracimy i wolność, i majątki. Czyli bronimy się. Ale musimy się bronić, bo inaczej skończymy jak Grecy, którzy są w tej chwili pierwszym eksperymentem. Tam się ich pozbawia majątku za pomocą rosnących szybko podatków, gwałtownie nakładanych. Pozbawia się ich majątku i ten majątek wypływa z Grecji. Tam, gdzie ma wypłynąć, to trzeba sobie uzmysłowić, że to jest tak, że niektóre narody żyją sobie na koszt innych. Ale do tego, żeby żyło się na koszt innych narodów, to ci inni muszą się zgodzić na taką swoją pozycję. Ta zgoda na to, że my nie prowadzimy dobrze tego śledztwa i tak dalej, czyli zgoda na wszystkie te konsekwencje, które wynikają z katastrofy smoleńskiej, jest zgodą
na sprowadzenie się do takiej pozycji tego, kto jest wyzyskiwany. Wydarzenia sprzed 2 lat były dla mnie niezwykle traumatyczne. Sądzę, że nie tylko dla mnie, ale dla większości, dla dużej części, a być może dla większości Polaków. Jest to stygmat, który nie goi się. Jeżeli chodzi o moją osobę, jakoś promieniuje we mnie. A wydaje mi się, że nawet ci ludzie, z którymi rozmawiam, którzy są nastawieni negatywnie, również są oddziałanie tego stygmatu, nawet jeżeli to odrzucają od siebie. I trochę też mogę tak powiedzieć, dziękuję Lechowi Kaczyńskiemu za to, co zrobił dla tego kraju, za to, kim był. I też mam wrażenie, jak z Brojlem, czy jak z profesorem Góreckim, że to nie jest prawda, że go nie ma. On jest. Na pewno jest pewnie. Od nas, czy przedłużymy mu to życie. Na krakowskim przedmieściu doświadczyłam przemocy, która kojarzy mi się z reżimami, o której się uczyłam na przykład w kontekście faszyzmu. Mm-hmm. I doświadczyłam tego na własnej skórze, na własne oczy przez wiele miesięcy. Przemocy psychicznej, emocjonalnej i fizycznej wobec ludzi, którzy po prostu chcieli się modlić na krakowskim przedmieściu, którzy byli może słabsi, może mniej wizerunkowi, ale nie do końca, bo media pokazywały tylko część tych ludzi, już tych młodych nie pokazywały. Natomiast doświadczam tej przemocy i to rzeczywiście jest trwały ślad. To znaczy już taka niewinność jeszcze nawet przed katastrofą smoleńską, nawet w tej fasadowej demokracji, to, ale jednak z takim przeświadczeniem, że no, wolna Polska raczej. No, przecież ma normalnie tutaj, nikt nie zgarnia nikogo z ulicy, tak? Nie zamyka za poglądy. To właśnie po tym doświadczeniu, wielomiesięcznym doświadczeniu na krakowskim przedmieściu, jednak gdzieś zaczaił się jakiś lęk. Ja myślę, że to jest podobny lęk, który mieli Żydzi w latach 30., że niby wszystko działa, tak? Ale wyczuwa się jakiś na przykład wyjątkowo paskudny żart w towarzystwie, znaczy taką atmosferę przyzwolenia na jakiś wyjątkowo paskudny żart w towarzystwie albo na przyzwolenie na upokorzenie kogoś, tylko dlatego, że ma inne poglądy. Nie będzie tak, że ktoś za nas tutaj coś zrobi, że ja jestem Szary Kowalski, który siedzi w domu i co ja mogę wobec tego, co się dzieje, tak? No wydarzyła się katastrofa, co ja mogę? Idą ludzie na marsz, co ja mogę? No będę tam, to będzie miało znaczenie, nie będę też, tak samo nie będzie miało znaczenie. Że wszystko jedno, co ja zrobię i tak nic nie mogę, bo to są wielcy tego świata, tutaj są jakieś wielkie mechanizmy i tak dalej. To jest nieprawda i tak długo będziemy bici po mordzie i po dupie, za przeproszeniem, póki się o tym nie przekonamy, póki Jan Kowalski nie zrozumie, że jeśli będzie siedział w domu i nie reagował na to, że ktoś mu przychodzi robić porządki w jego własnym domu, nie takie, jakby on by chciał, i póki on na to nie zareaguje, jeśli on tego nie zrozumie, że ma znaczenie jego wyjście na ulicę, ma znaczenie to, czy zareaguje w środowisku, jak będzie słyszał jakiś obrzydliwy kawał. Ma znaczenie, czy on otworzy TVN24, czy zaglądnie do internetu, szukając jakichś alternatywnych źródeł informacji. Że ma znaczenie, czy on będzie czuł, jeśli będzie czuł, że
ktoś kłamie, że on będzie starał się reagować na to i wyjdzie na ulicę, zaprotestuje, nawet zrobi sobie sam własny transparent i ustawi się pod tą instytucją i, nie wiem, spędzi jeden dzień z tym transparentem, że to nie jest śmieszne, że nawet jak ktoś przejdzie i go wyśmieje, to on, to przynajmniej, to będzie miało ogromne znaczenie dla innych ludzi, dla przechodniów, tak? Że ma znaczenie, co my, ja bezpośrednio, ja Jan Kowalski, ja Ewa Stankiewicz, ja Kazimierz Pipściński i Zuzia jakaś sznycel, mająca lat, nie wiem, 14, 60, 81, 42, 23, ma ogromne to znaczenie i ma wpływ na to, co się dzieje w kraju. Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa. Lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pływajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi.